Pragnę przypomnieć, że dzisiejsza uroczystość odbywa się w roku 25. rocznicy ratyfikowania traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Federalną o potwierdzenie istniejącej między nimi granicy. Traktat podpisany został 14 listopada 1990 roku przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych obu państw Krzysztofa Skubiszewskiego i Hansa Dietricha Genschera i został ratyfikowany przez Polskę 26 listopada 1991 roku, a Niemcy 16 grudnia 1991 roku. Proszę orkiestrę reprezentacyjną powiatu lipnowskiego pod batutą pana Mirosława Bittnera o odegranie hymnu państwa polskiego oraz hejnału miasta Włocławek. Przedstawia w imieniu europosła Janusza Zenkę. Wiązankę składa Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. Prezesem panem Henrykiem Baranowskim. Wiązanka w imieniu Związku Inwalidów Wojennych RP. Kwiaty składa delegacja służb mundurowych miasta Włocławka. Kwiaty składa przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego w Włocławku pani Policko. Delegacja Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Delegacja Zespołu Szkół nr 8 we Włocławku, w skład której wchodzi Szkoła nr 8 podstawowa imieniem 3 Warszawskiego Pułku Podstawowego. Kwiaty składa delegacja Szkoły Podstawowej w Sarnowie imieniem Rybickiego, Franciszka Rybickiego. I proszę państwa, tu jest ostatni sztandar, jak ostatni stojący, który został ufundowany w ubiegłym roku i wręczony szkole w ubiegłym roku. Kwiaty składa delegacja szkoły podstawowej numer 2 we Włocławku. Delegacja Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku.
Szanowni Państwo, uczcijmy pamięć wszystkich saperów poległych na wszystkich frontach II wojny światowej minutą ciszy.